Witam, witam was serdecznie, moi kochani rodacy. Chciałabym się dzisiaj z wami podzielić swoim komentarzem, odpowiedzią dla rodaka, który ocknął się z marazmu okupacyjnego, ale pewnie wielu z was, podobnie jak on, też się obudziło, ale nie wie, co ma ze sobą zrobić. Po pierwsze, musicie sobie zdać sprawę z tego, że nie mamy do czynienia z polską administracją państwową, lecz z tworem, który podszywa się pod nią. A zaczęło się to od 1989 roku, od obrad magdalenkowych. Nie okrągły stół, bo to była pic na wodę, fotomontaż, ale obrady magdalenkowe. I później jeszcze było po tym, pamiętam, są też nagrania na YouTubie z nocnej zmiany, kiedy Wałęsa już został tym prezydentem, chociaż on żadnym prezydentem nie był, został też wykreowany na bohatera. Tak jak wielu z tych farbowanych lisów później po nim, których dziś większość z was uznaje za bohaterów, nie patrząc na to, czym oni się parają, jak uznają, jak akceptują ten okupacyjny, antypolski twór, jakim jest Trzecia RP, pieprzą na propolską nutę. A akceptują to, co jest niezgodne z interesem narodu polskiego. Nie wiem, ilu z was oglądało, taki był kiedyś serial Czas Honoru. Tak mniej więcej tam było pokazane konspiracja, państwo, Polska podziemna i tak dalej. Ja wiem, że tam trochę było może przekłamane, zakłamane, bo ja na przykład nie celebruję powstania warszawskiego z uwagi na to, iż to był Holokaust polskich Słowian, czyli całopalne święto polskojęzycznych. Przecież wiecie, że Warszawa była praktycznie cała spalona, łącznie z ludźmi. Z naszymi rodakami. To było celowe, zaplanowane, żeby wymordować ludność cywilną, między innymi w białych rękawiczkach pod pozorem Powstania Warszawskiego. I teraz tak. Ale chodzi tutaj o samą taktykę działalności Polski podziemnej. I uważam, że nadszedł ten czas, kiedy trzeba by było to samo zacząć robić, gdy już sobie zdaliście sprawę, iż żyjemy pod okupacją. To już dzisiaj, to już praktycznie każdy rodak powinien to widzieć. Jeszcze 3 lata temu mieliście prawo tego nie zauważać, bo działali pod przykrywką, udając, że jeszcze działają dla narodu polskiego, że działają w interesie narodu polskiego, ale teraz to już zasłona opadła i powinniście im prędzej zdacie sobie z tego sprawę. Tym będzie lepiej dla was. Bo już nie będziecie szli jak baranki na rzeź, tylko zaczniecie stawiać bierny opór. Więc rodacy, przestańcie dawać się mamić zadaniowcom, wykreowanym bohaterom, którzy tak krasomówczo na propolską nutę gadają. A akceptują i układają się
z aparatem ucisku. Bo to jest kurwa wszystko ściema. Moje poprzednie nagrania również o tym mówiły. Ale widzę, że muszę to powtarzać zawsze do znudzenia, będę to robić. Tak więc, wiadomo, każdy ma z was swoje sumienie, ale sugeruję, żebyście zbojkotowali i zaczęli bojkotować wszystko, o ile macie ikrę w sobie i nie boicie się wszystko, co oni, ten uzurpacyjny twór podszywający się pod polską administrację państwową, zapodaje w mediach, zapodaje za pomocą gazet. No, tyle, ile im pozwolicie, tyle wam zabiorą. A teraz wam przeczytam ten komentarz, bo nie wiem, czy będzie dobrze widać. Musiałam nagrać to, bo zwróciłam uwagę na to, że tamten mój materiał jest w połowie niewidoczny, więc stąd moje nagranie. A więc, to jest moja odpowiedź, czytam. Zacznij stawiać bierny opór i sam stanowić i być odpowiedzialnym za siebie i swoją ojczyznę, ale mądrze. Na podstawie zapisów ich kodeksów jest to możliwe. Powołując się na nie, pokazujesz im, że wiesz, kim jesteś we własnym kraju. Artykuł 4 Konstytucji. Władza zwierzchnia to ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza. Zdrowo myślących rodaków jest coraz więcej, którzy wiedzą, iż żyją pod okupacją, więc nie idą na żadne układy z nimi. Polecam ci wykłady Rafała Brzeskiego na YouTubie, m.in. Organizacja bez organizacji. Czym jest konspiracja? Podczas okupacji wszystkie chwyty są dozwolone. Przeczytaj też dekret, proszę, dekret zwierzchnika władzy. Dostępny jest on na stronie www.tcichocki.pl. Jest to tak zwana instrukcja działania, która pokazuje, wtrącę swoje zdanie jeszcze jedno, które pokazuje, jak powinniśmy, od czego powinniśmy zaczynać tą obronę siebie. Jest to bardzo dobre narzędzie, pomocne w obronie siebie, ale najpierw musisz zdać sobie sprawę i zrozumieć, kim jesteś we własnej ojczyźnie i przestać zachowywać się jak niewolnik, wyrobnik, obywatel. Ten twór to coś, co ma najwięcej obowiązków, a najmniej praw. Nikt z nas nie potrzebuje żadnych zbawców, liderów wykreowanych na potrzebę chwili. Bohaterów, którzy treści propolskie szerzą, a z najemnikami okupanta się układają i uznają antypolski system totalitarny wraz z gawiedzią z okrąglaka. Przepraszam. Jeszcze mam troszeczkę kaszlu. Przeziębiło mnie. Musicie, kochani, uwierzyć w siebie, w swoją siłę wewnętrzną, bo każdy z nas jest dla siebie bohaterem, liderem i zbawcą. Nikt za nas tego nie zrobi. Dekret wspomniany jest to też idea, która łączy ludzi, Polaków, którzy mają w sercu swoją ojczyznę i interes narodowy Polski. Tam nie ma żadnych liderów. Nie ma zbawców.